Dobrze, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji przedsezonowej Gryfa Słupsk przed sezonem trzeciej ligi 2024-2025. Są z nami trener Krzysztof Miller, trener asystent Piotr Górniewicz, wiceprezes Andrzej Barański oraz kapitan trójkolorowych Patryk Dąbrowski. Zanim rozpoczniemy właściwą część konferencji, chciałem przedstawić, jak będzie ona wyglądała. Najpierw będą tutaj członkowie sztabu, następnie w trzech turach będą zawodnicy. Na początek proszę każdego z uczestników konferencji o kilka słów od siebie, zaczynając od trenera Górniewicza. I proszę się przedstawić, imię, nazwisko. Górniewicz Piotr, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę w barwach Gryfa uczestniczyć w nadchodzącym sezonie. Myślę, że będę tutaj wsparciem dla Krzysztofa i w każdym meczu będziemy walczyć o pełną pulę. I tak jak sobie tutaj założyliśmy i tak jak Krzysiek tutaj zawsze podkreślał, będziemy starać się przed własną publicznością i wiadomo, na wyjazdach też gryźć po prostu trawę. Witam serdecznie, dzień dobry. Miller Krzysztof dalej cały czas oficjalnie pierwszy trener, nic się nie zmieniło. Tyle ode mnie. Panie Andrzeju. Dzień dobry, Andrzej Barański, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Gryf Słupsk. No, naszym zadaniem będzie dopiąć to wszystko, co do tej pory tak ładnie się nam układa, czyli wynagrodzenia, przepływ informacji, no i funkcjonowanie naszego stowarzyszenia. Dziękuję. Może ty się trochę rozwiniesz. Patryk Dąbrowski, dzień dobry. Na wstępie chciałem zaznaczyć, że jest mi niezmiernie miło, bo to już jest chyba trzecia taka konferencja w naszym wykonaniu. Za każdym razem była w innym położeniu. Raz w sezonie utrzymanie udało nam się, raz w sezonie awans udało nam się i teraz na początku sezonu trzeciej lidze. Jakby ktoś mnie dwie konferencje temu zapytał, czy wierzę w to, że tak będzie, powiedziałbym, że nie, a teraz to jest, więc chciałbym apelować do wszystkich i kibiców i zawodników, żeby się cieszyli tym, co teraz jest i po prostu żebyśmy te cele dalej spełniali. Można tak? Tak, śmiało. Patryk, to jak masz tam mikrofony koło siebie, to powiedz, jak ten miks nowego, starego składu się funkcjonuje na treningach, jak ty to oceniasz okiem gościa, który jest tutaj od dłuższego czasu, czy ci nowi wnieśli coś, czego się spodziewałeś, czy są jakieś elementy, które cię zaskoczyły na plus, może też na minus? Nie, no na plus przede wszystkim, no, w tym momencie nasz zespół, jakby suma jakości zespołu jest najwyższa, odkąd kiedykolwiek byłem. Ale nie było nigdy aż takiego przytasowania, z uwagi na to, że jest awans, wiadomo, że dużo wzmocnień, kadra się musi powiększyć, klub cały czas się rozwija, więc nigdy nie było takiego przytasowania zawodników. Także nie wiem, trenujemy ze sobą po 3 tygodnie, z niektórymi po 2 tygodnie, bo niektórzy dopiero później przyszli, więc ciężko też od razu się tak wgryźć w zespół. Nie od razu już zbudowano i myślę, że tak jak to było za każdym razem, co pół roku zespół był wzmacniany, może troszkę mniejszą liczbą zawodników, tak teraz przy większej liczbie zawodników i tak się zgramy, i tak będziemy ten zespół tworzyli, tak jak to było zwykle, tylko tak jak mówię, nie od razu już zbudowano i myślę, że potrzeba będzie troszkę więcej czasu, ale w Słupsku przy otoczce kibiców, przy otoczce tej sztabu, tego wszystkiego i nas, jakby większość ludzi, którzy i tak pochodzimy nadal stąd, to myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. Jeszcze jedno pytanie do ciebie, takie bardziej osobiste, przed tym startem trzeciej ligi, to tak bardziej nie możesz się doczekać, czy bardziej trema, czy to, czy nie wiem, trener cię wystawił w pierwszym składzie, czy jesteś gotowy trochę, bo rozmawiałem z tymi młodymi zawodnikami, to widać, że oni mają ogromną ochotę do gry. Tutaj przyszli nie po to, żeby grzać ławę, tylko żeby pokazać tym starszym, że posuń się stary, tutaj teraz moja kolej. Rozumiem. Trema nie, już to jest mój 11 sezon w piłce seniorskiej, więc żadnej tremy nie mam. Jest lekkie podekscytowanie, ale debiutowałem tutaj właśnie w okolicach tej trzeciej ligi, więc raczej takie niedoczekanie. To, czy będę grał, to ja wiem. Na samym początku, ale oczywiście będę chciał grać jak najwięcej i ugruntować swoją pozycję i dostosować się do tych realiów trzeciej ligi w jakiś swój sposób, ale po prostu chciałbym, żeby ta rywalizacja przebiegała
cały czas jak najlepiej, żebyśmy się wszyscy rozwijali. Nie pamiętam, jaka była inna część pytania jeszcze, bo chyba kilka ich było. Obawiasz się tego jakby ataku, tych młodych ataków w cudzysłowie oczywiście i pozytywne słowa tego zdarzenia, że będą jednak starali się wygryźć? Nie, cieszy mnie to, bo jak byłoby cały czas tak samo, to byłaby stagnacja i chyba mogłoby się znudzić nawet. Więc cieszy mnie to. Cieszy mnie to, że ktoś jest w stanie mnie wygryźć w niektórych momentach sezonu. Mam nadzieję, że nie na cały. Po prostu. Będzie ciekawiej. Mam nadzieję, że zaznaczę się w tym sezonie. Wierzę, że tak będzie. Jestem pewny siebie i spokojny i cierpliwy, tak jak mówię. No nie jestem już aż tak młody, żeby panikować, jeżeli nie będę miał składu nawet na miesiąc. Pokazała to też końcówka tamtego sezonu, gdzie w roli rezerwowego, co nie było dla mnie standardowe, też uważam, że z bardzo dobrej strony się pokazywałem. Nie mam problemu pełnić żadnej z ról. Myślę, że będzie dobrze. A jak bardzo różniły się przygotowania przed trzecią ligą w porównaniu z tymi przed rokiem? Teraz próbuję sięgnąć pamięcią. Sposób prowadzenia treningu wydaje mi się, że jest troszkę inny, jest więcej nakładu na taktykę, bo będziemy też grali troszkę w inny sposób. Z racji tego, że nie będziemy też dominować przeciwnika, tak jak w Fratylizy za każdym razem, więc musimy się dostosować, być bardziej elastyczni. Więc trener musiał z nami przerobić różne warianty, też takie, w których będziemy, że tak powiem, w cudzysłowie cierpieć bez piłki. Więc dużo było nakładu taktyki. Intensywność była dużo wyższa z tego względu też, że są lepsi zawodnicy, tempo jest szybsze, na treningach więcej zawodników przyjechało, więc się bardziej, no zawsze tak jest, jak przyjeżdżają nowi, to się bardziej starają niż jak jest ten skład już ugruntowany, chcą wywalczyć sobie transfer, więc to tempo było najwyższe, jakie pamiętam na treningach ze wszystkich okresów przygotowawczych, czy to zimowych, czy to letnich, więc pod tym względem tak to widzę. Ja myślę, że Patryk już wszystko powiedział, możemy zakończyć konferencję. Nie, właśnie ja się... Świetny trener w przyszłości. Na pewno. Się na słuchawku sądzie, to potem. Trenerze, bo tutaj rozmawiałem też z paroma zawodnikami, mówili, że dużo fizycznej takiej tego treningu jest i to wielu z nich cieszy, że oni lubią taką... Fizyczny, okej, rozumiem, pod względem walki takiej, tak? Na treningu. No tak to wygląda w piłce seniorskiej, tutaj co Patryk powiedział, ta intensywność treningu jest bardzo duża, przez to też jest bardzo dużo nowych zawodników, ten poziom jest dużo wyższy, przez co intensywność jest wyższa i jest to fajne, bo to rozwija tych zawodników, uczy ich, a też wielu chłopaków przyszło z piłki juniorskiej i tak naprawdę mają na to 3-4 tygodnie, żeby się przestawić. Świetnie sobie z tym radzą, ale tak naprawdę na koniec pokażę to też boisko, gdzie będzie cały stadion i trzeba będzie sobie z tą presją na pewno poradzić. Macie jakiś taki podział, bo czasami jest tak, że asystent za jakiś element odpowiada, defensywa bardziej treningu, my tutaj bardzo mocno współpracujemy, praktycznie jesteśmy od rana w klubie do wieczora i to nie tylko na poziomie pierwszego zespołu, ale również na poziomie drugiego zespołu. Te treningi są takie same, żeby ten zawodnik, który przychodzi do nas z drugiego zespołu, od razu wiedział, co chcemy grać w jedynce. Ten przepływ informacji jest płynny. Razem siebie nawzajem kołczujemy, podpowiadamy tak naprawdę w każdym aspekcie, bo mało czasu mamy, wiele pomysłów. Dlatego staramy się to uprościć na tyle, ile się da, żeby zawodnicy to zrozumieli, a współpraca układa nam się wzorowo. Gdzieś tutaj Piotr też dużo czasu będzie poświęcał na analizę drużyny przeciwnej, jak gdzieś na analizę naszego zespołu, tak więc będziemy się dzielić z tymi obowiązkami, ale to nie tylko ja czy Piotr, jest w tym sztabie, jest też nasz ulubiony Kitman Rucio, który też wykonuje kawał dobrej, ciężkiej teraz roboty, czy Aleksander Trawiński, Marcin Pluta, którzy zajmują się przygotowaniem fizycznym w tym zespole, a także trener bramkarzy Mateusz Kowalczyk, tak więc śpimy tutaj, jesteśmy 24 godziny na dobę w tym klubie. Scoutingiem zajmuje się też ludzie tam z zewnątrz, nasi przyjaciele, Marcin Sernik czy Paweł Stachowiak też bardzo mocno tutaj nam pomagają w tym scoutingu, a później my tych zawodników testujemy i sprawdzamy. To jeszcze możemy o najbliższego przeciwnika zapytać, nie wiem, może trener jak tam już skautował, to o najbliższego przeciwnika, co tam u nich jest taką rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jakie mogą być przewagi, co będą próbowali wykorzystać. Za dużo też nie możemy powiedzieć. Powiem tak szczerze, no tak jak trener powiedział, nie chcemy tam odkrywać naszych kart, co wiemy o przeciwniku. Na pewno dokonał szeregu wzmocnień, na pewno jest to zespół obyty, ograny, bo w tej trzeciej lidze gra no nie 2-3 lata, a troszkę więcej. Więc na pewno to takie obycie, doświadczenie,
powinno być po ich stronie, ale oni też niech się spodziewają tego, że przyjeżdżają do tego Słupska na ciężki teren, więc na pewno mogą się zderzyć ze ścianą, że tak powiem. No ale też trzeba sobie no, powiedzieć szczerze, że przyjeżdża zespół, który w swoich szeregach ma o wiele więcej, że tak powiem, niejakości, ale tego właśnie takiego obycia z tym poziomem właśnie trzecioligowym, z tym poziomem centralnym. Będziemy próbowali to może nie zatuszować, ale na pewno gdzieś wspierać naszych chłopaków, żeby no, to nie wychodziło w czasie meczy. No i wierzymy w to, że też kibice będą na pewno takim dodatkowym naszym atutem i ci chłopacy po prostu za ten klub będą no, dzielnie walczyć. Więc wiemy kto przyszedł, wiemy kto przyszedł ze Starogardu, wiemy kto przyszedł z zawodników, którzy mają w szeregach doświadczenie drugoligowe, bo to nie jest anonimowe. Mamy też materiał na temat stałych fragmentów, tylko no, taki prosty przykład. W sparingach stałe fragmenty mogą wyglądać inaczej, aniżeli w grach mistrzostwach, tak? No bo wiadomo, że żaden z trenerów nie będzie odkrywał wszystkich kart. To są różne przetasowania, różne jedenastki. My chyba w tym okresie przygotowawczym no, naprawdę sprawdziliśmy i szukaliśmy pewnych rozwiązań, poznawaliśmy nowych chłopaków i tak naprawdę w żadnym meczu nie zagraliśmy w takiej typowej tej pierwszej jedenastce, no bo teraz się gdzieś tam przydarzyły kontuzje, jedna bardzo poważna, myślę, że Kasper Jędruch, no, trzeba życzyć mu zdrowia, no jest dla nas olbrzymim no, osłabieniem, no tak to trzeba powiedzieć, gdzieś tam trzeba było szybko szukać zastępstwa, bo to nie jest żadna tajemnica, że był przewidziany do pierwszej jedenastki. No i te problemy są też u przeciwnika. Wiemy, że jeden z zawodników prawdopodobnie wypadł, no ale też nie chcemy tutaj o nazwiskach jeszcze mówić, bo to wszystko jest mega płynne. No tak to wygląda przed startem tego sezonu. Bardzo dziękuję. To ja trenera chciałbym zapytać o tę wyjściową jedenastkę. Nie o nazwiska, bo tych pewnie nie poznamy, ale czy w tej wyjściowej jedenastce będą głównie ci, którzy wywalczyli awans, czy głównie ci, którzy przyszli w wakacje? Oś chciałem powiedzieć jedenastkę. To nie mówimy się o zasady? Kto tam mówi? Nie, no oczywiście tutaj rywalizacja cały czas trwa i tak naprawdę mam już w głowie tą jedenastkę już od dzisiejszego, tak naprawdę od dzisiejszego treningu już miałem ją w głowie. Razem tutaj ze sztabem gdzieś już podjęliśmy decyzję. Tak więc przekonacie się, zobaczycie w sobotę, jak ten skład będzie wyglądał. Naprawdę rywalizacja jest bardzo duża na każdej pozycji i on będzie się zmieniał, on będzie ewoluował, będzie się stawał coraz pewnie, coraz mocniejszy, coraz lepszy, bardziej zgrany. Mogę zapewnić, że na pewno kilka nazwisk, które zrobiły awans, a nawet może i większość wyjdzie w tym pierwszym meczu przed kibicami, bo to też nie jest łatwo wrzucić, znaczy łatwo jest wrzucić młodego zawodnika w pierwszy mecz, gdzie przyjdzie tylu kibiców i go spalić i później mi chłopak się nie odkręci przez pół roku. Dlatego musimy to tych młodych, zwłaszcza zawodników, stopniowo wprowadzać do zespołu, żeby nie wrzucić się od razu na głęboką wodę. Dlatego też gdzieś postawię tutaj na tych zawodników w pewnej części, którzy zrobili ten awans, gdzie te schematy znają już i będzie na pewno troszeczkę łatwiej w tym pierwszym meczu, ale tak jak mówię, no tutaj kontuzja Kacpra, czy teraz też delikatny uraz kolejnego zawodnika może spowodować to, że cały czas będą zmiany i ja dzisiaj powiem wam taką jedenastkę, bo to nie, ja tak naprawdę tutaj nie mam nic do ukrycia, bo to są tylko tak naprawdę w tym momencie nazwiska dla przeciwnika też, ale mówię, no w piątek może się wydarzyć, odpukać oczywiście coś i ten skład będzie zmieniony, tak więc rywalizacja cały czas trwa, ja skład mam w głowie, wystawię najlepszych zawodników, jaki miałem w danym tym tygodniu czy tym miesiącu do dyspozycji według mnie i tyle, a boisko później wszystko zweryfikuje. Rozumiem, że to, że Liga Trzecia rusza, to nie znaczy, że ta budowa zespołu nie będzie postępowała, to będzie cały czas w trakcie. No tak, to jest długi proces tak naprawdę i
ale też nie chcemy szukać jakiegoś wytłumaczenia. Tak? No chcemy pierwszy mecz już wygrać i będziemy, zrobimy wszystko, będziemy walczyć o te trzy punkty, ale jest to proces, jest to droga, i którą musimy razem przejść. Mam nadzieję, że tutaj i zawodnicy, i sztab wykażą się dużą wytrwałością i cierpliwością w tym, bo tutaj są te główne takie, zwłaszcza dla tych młodych zawodników, nie wszystko od razu dostaną na tacy. Będzie to trzeba stopniowo wywalczyć, a jak dostaną tę szansę, to będą musieli ją po prostu wykorzystać. Przepraszam, jeżeli można. O pieniądze chciałem zapytać, bo one, okazuje się, czasem są ważne. Jak kondycja, czy was stać na tę trzecią ligę i czy macie tyle pieniędzy, żeby móc spokojnie w tej lidze być? Tak naprawdę my nie wiemy, ile mamy w tej chwili pieniędzy na tą trzecią ligę. Nie każdy sponsor jeszcze się określi. W związku z tym musieliśmy podjąć pewne decyzje, które po prostu będą się kładły jeszcze przez jakiś czas na drużynie, na zawodnikach i na funkcjonowaniu klubu. Z tego względu, że po prostu na chwilę obecną mogę powiedzieć, mamy minimalnie mniejszy budżet jak w czwartej lidze. Czyli troszkę gracie na kredyt. Znaczy, na kredyt nie gramy. Po prostu znamy siły na zamiary. Znaczy, nie chcemy grać na kredyt. Jeżeli mógłbym tutaj sprostować troszeczkę jeszcze odnośnie tutaj, że to się gdzieś tam odbije na zawodnikach, absolutnie na zawodnikach w naszym zespole nic się odbije, chłopaki będą mieli pieniądze zapłacone na czas, tak jak prezes powiedział, i tutaj mogą spać spokojnie, nie chcemy po prostu zrobić tego, co było 2 lata temu, gdzieś tam zadłużyć ten klub, dlatego wszystkie transfery, wszystko musi być przemyślane z głową, chcemy rozwijać tych chłopaków, dać im szansę, ale zawodnicy mogą spać spokojnie, tego dnia, kiedy mieli dostać wypłatę, na pewno ją dostaną. Okay. Teraz czas na pytania od naszych kibiców. Pierwsze pytanie jest skierowane do trenera drużyny rezerw. Czy celem rezerw w nadchodzącym sezonie jest awans do czwartej ligi? No, tak spodziewałem się tego pytania. Od razu zaznaczę, że tym nadrzędnym celem, tym najważniejszym celem drugiego zespołu nigdy nie powinien być awans o wyższe szczeble. To powinna być wypadkowa praca. I tym celem nadrzędnym jest przygotowanie chłopaków, a zwłaszcza młodzieżowców, do tego, żeby w przyszłości zasilili szeregi pierwszego zespołu. I taka jest główna idea, główny cel, jaki sobie tutaj zakładamy przed każdym sezonem. Zaznaczę, że w zespole pojawiło się rezerw też kilku młodych, perspektywicznych zawodników, którzy grają za darmo i chcą pokazać się i liczą na szansę, którą może dostaną w przyszłości od trenera. Jurij Czysz i Damian Jaroszewicz przyszli do nas ze Stężycy. Nie będę też ukrywał, że to był były pracodawca. No i gdzieś tak te losy się potoczyły, że obok Flisa i innych pojawiła się jeszcze, i Paweł Stankiewicz, jeszcze pojawiły się chłopacy, którzy na tą chwilę nie są jeszcze gotowi na grę w pierwszym zespole, ale z racji wieku poczyniliśmy kroki takie, żeby ten zespół, żeby już obywali się, ogrywali się na poziomie seniorskim, żebyśmy mieli tą możliwość, żeby wprowadzać kolejnych młodzieżowców do pierwszego zespołu. I to jest główny, nadrzędny nasz cel w pierwszym zespole. Oczywiście, jeżeli sytuacja kadrowa i wynik po pierwszej rundzie, a także to co przed chwilą o tym mówiliśmy, jak będzie, że tak powiem, wyglądało życie finansowe klubu, spowoduje, że podejmiemy decyzję odnośnie tego, czy chcemy awansować, czy nie. Chociaż ja uważam, że zawsze się grało pierwsze miejsce. Na pewno mogę zapewnić, że będziemy w każdym meczu grać o 3 punkty, ale mówię, chciałbym, żeby ten wynik, jeżeli już będzie awans, był po prostu wypadkową naszej pracy. Tak to ja widzę. Bo to jest tak, przepraszam trenerze, że ci zawodnicy z drugiego składu mogą wspierać pierwszych, ale też ci z pierwszego mogą wspierać drugi skład. Dokładnie, jest taka idea, po to są te zespoły, które są nazywane drugim zespołem, tak, a nawet są już trzecie zespoły, aby właśnie po to, żeby kadra, która jest na tą chwilę szeroka w pierwszym zespole,
dawała możliwość i stwarzała grę chłopakom, którzy na przykład się nie zabrali w ogóle do kadry. Tak? Jeżeli terminarz pozwoli, no to wiadomo, że ktoś może zejść też z ławki. No i już w tą najbliższą niedzielę mamy zaplanowane nie jeden, a dwa sparingi, żeby zawodnicy, którzy trenują na co dzień w rezerwach i zawodnicy, którzy zejdą z pierwszego zespołu, bo nie załapią się do kadry powołanej przez Krzysztofa, po prostu dostali odpowiednią ilość minut, żeby odpowiednio byli przygotowani do meczy mistrzowskich na poziomie trzeciej ligi i do meczy mistrzowskich na poziomie piątej ligi. Kolejne pytanie kierujemy do trenera Millera. Pytanie odnośnie Akademii. Jakie plany rysują się na nadchodzący sezon? Czy Akademia cały czas się rozwija i dzieci cały czas nam przybywa. Mamy delikatne problemy z obiektami, bo tutaj po prostu brakuje nam już miejsca, bardzo duże zainteresowanie naszą Akademią. Gdzieś powoli, bo to też jest proces, to jest naprawdę długi proces i potrzeba czasu, żeby te efekty były zauważalne. Staramy się cały czas, to nie tylko ja, ale trenerzy i tutaj koordynator Piotr, poprawiać jakość tych treningów. Mam pewien pomysł, który zamierzam wprowadzić, którego jeszcze nie mówiłem, ale chciałbym wprowadzić, coś zmienić i żeby było to takie nasze gryfowskie DNA gdzieś. Wiemy, jak wyglądała gra 1-1 w tych meczach mistrzowskich na Mistrzostwach Europy. Gdzieś tutaj planujemy w tym roczniku 2019 tej grupie naborowej zakazać w meczach ligowych podawać piłkę, tylko grać po prostu 1-1 bez względu na wynik. Rotować, wymieniać tych chłopaków, to jest taki mój pomysł, będę o tym jeszcze rozmawiał i z koordynatorem i z trenerami, jak to zrobić, żeby to wprowadzić i gdzieś później na przykład zmieniać to w postaci, że może podać zawodnik piłkę, jeżeli kogoś ogiwa na przykład, tak, takie gdzieś są pomysły, ale to mówię, szczegóły będziemy przedstawiać, jak usiądziemy do tego i na pewno wtedy to przedstawimy. Akademia, tak jak powiedziałem, to też jest proces i cały czas ona się rozwija. Przy okazji bardzo dziękuję wszystkim, którzy biorą udział w rozwoju, bo Mocna Akademia to mocny pierwszy zespół. Kolejne pytanie kierujemy do wiceprezesa. Czy w sprzedaży będą oba komplety koszulek? Na chwilę obecną jeszcze nie mamy żadnych koszulek. Jesteśmy w trakcie zmiany sponsora, jeśli chodzi o technicznego. Będzie to firma najprawdopodobniej Zina i jeżeli takie koszuleczki przyjdą, na pewno będą w sprzedaży dla kibiców. Kolejne pytanie, to również do wiceprezesa. Czy jest możliwość wydawania karnetów w klubie w piątek, żeby zaoszczędzić czas przed meczem? Mamy uruchomioną sprzedaż internetową i biletów, także moim zdaniem można czas zaoszczędzić, kupując bilet przez internet. Natomiast nie będzie możliwości kupienia biletów, karnetów w piątek, jedynie w sobotę, 2 godziny przed meczem. Będą dostępne bilety i karnety w kasie klubowej. Kolejne pytanie kierujemy do trenera Millera. Proszę bardzo. Jakie są cele na nadchodzący sezon? Czy klub jest gotowy, aby w najbliższych sezonach walczyć o awans na drugi poziom rozgrywkowy? Do drugiej ligi. Na pewno cele, wiedziałem, że to też takie pytanie padnie. Żeby złapać mnie troszeczkę też za słówka. Słuchajcie, cele się nie zmieniają tam bez... Tak naprawdę w każdym meczu będziemy chcieli walczyć o zwycięstwo z naciskiem na słowo walczyć. Naszym celem będzie walka o awans. Naszym celem będzie walka o to, żeby wygrać każdy mecz. To jest nasz główny cel i zawodnicy, ta mentalność zwycięzcy i wszystkich, którzy są w klubie, musi być taka sama. A co przyniesie później boisko, to się okaże tak naprawdę. Pewnie będą trudne momenty i dzisiaj możecie mnie złapać, tak, zrobić z tego memy i tak dalej, że trener Miery powiedział, że idziemy po drugą ligę. Proszę słuchać wyraźnie. Nie wiemy, czego się spodziewać po tej lidze, to jest pierwsza rzecz. Będziemy się jej uczyć, co nie zmienia faktu, że chcemy wygrać każdy mecz. I dla mnie drużyna, która zaczyna sezon i ma tyle samo punktów, co wszyscy,
myślę, że musi sobie postawić ten cel walki o mistrzostwo, bo nie potrafię sobie wyobrazić inaczej. No to, co mam walczyć o utrzymanie, to nie mogę wygrać meczu, tylko zremisować, bo co? Tak więc nie boimy się nikogo, z wielką pokorą i szacunkiem podchodzimy do przeciwnika, ale jesteśmy gry w Słupsk i będziemy chcieli wygrać każdy mecz. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję ślicznie i zapraszam na drugą część konferencji już za chwilę.